Kościół lokalny czy chrześcijanin zbawiony, nowonarodzony, chrześcijanin ewangeliczny, chrześcijanin biblijny musi mieć lokalną społeczność, lokalny kościół? Po co to wszystko? Co na ten temat mówi Biblia, a co na ten temat mówią ludzie? Zapraszam na pierwszy odcinek z serii. Witajcie, dzisiaj pierwszy odcinek z serii na temat Kościoła Lokalnego. Myślę, że ta seria to będzie około trzy odcinki. Pierwszy odcinek to jest taki krótki wstęp, w drugim rozwinę temat, a w trzecim, może tradycyjnie, spróbujemy zmierzyć się z różnymi pytaniami ludzi, różnymi zarzutami, no ale na jaki temat. No cóż, wśród chrześcijan ewangelicznych panuje, można by powiedzieć, panują dwa stanowiska. Jedno stanowisko jest takie, że faktycznie Chrześcijanin powinien mieć lokalną społeczność, powinien mieć lokalny kościół, powinien być członkiem jakiejś lokalnej społeczności, ale drugie stanowisko jest zupełnie inne. Spotykam ludzi, którzy mówią, ja jestem zbawiony, jestem członkiem ciała Chrystusa w rozumieniu globalnym. Czyli wierzymy, że Kościół Jezusa Chrystusa to są wszyscy ludzie zbawieni. Ja jestem zbawiony, nie potrzebuję lokalnej społeczności, nie potrzebuję chodzić gdzieś do zboru, spotykać się z chrześcijanami, a wręcz moje doświadczenia, tak mówią często ludzie, są takie, że w tych kościołach albo pastorzy są źli, albo starsi są dziwni, albo są niebiblijne nauki. To bardzo częsty powód, moim zdaniem nadużywany, ale Przejdę do tego później. No i kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy nie mają lokalnych kościołów, oni wymieniają różne poglądy. Można by powiedzieć, że funkcjonuje jeszcze trzecia grupa, taka grupa pomiędzy. Są chrześcijanie, którzy mówią: No faktycznie powinniśmy mieć lokalny kościół, ale jakoś nie spieszy nam się go szukać. Czasami spotkamy się w tym miesiącu, w tym miesiącu spotkamy się z takimi chrześcijanami. W przyszłym miesiącu spotkamy się z innymi i tak funkcjonujemy. Jest nam dobrze, dlaczego mówisz, że powinniśmy to zmienić? Kiedy spotykam się z ludźmi z tej drugiej i trzeciej grupy, to zachęcam ich do tego, aby sięgnęli do Słowa Bożego, aby zobaczyli, co Słowo Boże mówi na temat lokalnego kościoła. I często takie osoby nie widzą jakichś fragmentów ze Słowa Bożego. Czasami nie chcą widzieć, ponieważ rozdzieliłem ten materiał na trzy, maksymalnie cztery odcinki, więc zrobię dzisiaj tylko krótki wstęp, a szersze rozwinięcie zrobię w kolejnych odcinkach. Staram się nie nagrywać zbyt długich filmów, nie nagrywać filmów godzinnych. Wiem, że, mam, że macie, że mamy wszyscy dzisiaj mało czasu i naprawdę ja sam nie jestem w stanie oglądać godzinnych filmów i nie dziwię się, że wy też nie jesteście w stanie ich oglądać. Dlatego z założenia moje filmy na tym kanale są raczej krótkie, kilkunastominutowe maksymalnie. Ok, ale przejdźmy do tematu. Skoro twierdzisz, ja tak twierdzę, że w Słowie Bożym wyraźnie widzimy, że każdy chrześcijanin powinien mieć lokalną społeczność powinien być częścią tej lokalnej społeczności. To na jakiej podstawie tak uważam? Po pierwsze, kiedy zaczniemy czytać Nowy Testament, to już w Ewangeliach widać, kiedy Pan Jezus mówi i daje wiele wskazówek. Mówi na przykład, jeżeli widzisz, że Twój brat grzeszy, idź upomnij go. Upomnij go najpierw w cztery oczy. Jeżeli Cię nie posłucha, weź z sobą kogoś, a jeżeli Cię nie posłucha, donieś Kościołowi. Jeżeli jesteś samotnym Chrześcijaninem, to tak naprawdę nie masz kościoła, w którym. Mógłbyś być, więc poniekąd jesteś nieposłuszny słowom Pana Jezusa. Po pierwsze, nie masz codziennej relacji z braćmi. Nie jesteś w stanie stwierdzić, że ktoś grzeszy. No, co prawda, są tacy chrześcijanie, którzy prowadzą wielkie śledztwa internetowe, sprawdzają wszystkie nauczania, podkreślają na czerwono błędy innych i publikują nawet w internecie listy heretyków. Ale to nie jest chrześcijaństwo. Relacje chrześcijańskie. Pomiędzy bratem i bratem, bratem i siostrą, czy siostrą i siostrą w Chrystusie polegają na tym, że my znamy się i przebywamy ze sobą. Spotykamy się najlepiej dwa, trzy razy w tygodniu. Wiemy, co u nas w życiu się dzieje. Wiemy o swoich problemach, o swoich mocnych i słabych stronach. To jest braterstwo. Braterstwo w Chrystusie to wspólna droga, aby dojść do wiecznej obecności z Bogiem. Wspólna droga tutaj na ziemi, w której bracia i siostry wspierają się, pomagają sobie, dzielą ze sobą dobre chwile i smutne chwile. Kiedy nie jesteś w kościele lokalnym, to przestań kłamać. Nie mów, że wiesz, co jest u innych braci, że masz z nimi kontakt przez Facebooka, przez WhatsAppa. To nie jest prawda. My w, socjal, w social mediach publikujemy zwykle ludzie w social mediach publikują jakąś. Swoją maskę, jakąś część swojej osobowości. Nigdy to nie jest pełna osobowość i nigdy to nie powinno zastąpić nam relacji twarzą w twarz. Więc Pan Jezus mówił wyraźnie, powołując się na te fragmenty, że musimy być w kościele lokalnym, musimy być częścią tego kościoła po to, aby wspierać innych i aby innym pomagać. Kiedy przeskoczymy nadzieje apostolskie, widzimy, że chrześcijanie spotykali się, widzimy, że było jasne, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest. Kiedy zaczynamy czytać listy, widzimy, jak apostołowie wiele spraw porządkują. Po pierwsze, widzimy, że każda lokalna społeczność, każdy kościół musi mieć starszych. Mieszkamy dzisiaj w Polsce, większość z nas przyzwyczajona jest do systemu rzymskokatolickiego. Oburzamy się czasem na księży. Ale relacja pomiędzy księdzem a jego parafianinem to nie jest relacja biblijna. Nie porównujmy tego, nawet jeżeli zostaliśmy tam jakoś zranieni, to w żaden sposób nie powinno wpływać to na nasze rozumienie tego, co czytamy w Słowie Bożym. Widzimy, że każda społeczność, apostołowie ustanawiali starszych, ustanawiali biskupów. Starszy biskup, pastor, prezbiter, Pas też są określenia w zasadzie jednego stanowiska. Widzimy, że w społecznościach powinno być kilku starszych. Ci starsi powinni spełniać określone wymogi. Czytamy, jakie to wymogi w pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa. I czasami są takie sytuacje, że na przykład jest jeden starszy, może to być sytuacja przejściowa, ale nie powinna to być docelowa. Czasami, kiedy są bardzo młode społeczności, nie ma tam jeszcze starszych. I cóż, niektórzy chrześcijanie mówią, po co zakładacie społeczność? Dołączcie do jakiegoś kościoła. I tak, to jest prawda. Jeżeli w Twojej miejscowości jest kościół, który głosi zdrową, biblijną naukę, to dołącz do niego, nie twórz kolejnej grupy. Ale jeżeli w Twojej miejscowości nie ma albo nie wiesz, czy jakikolwiek kościół chrześcijański funkcjonuje, to czasami jedyną drogą jest po prostu zebranie ze sobą chrześcijan, zaczęcie się spotykać, a myślę, że w jakiejś perspektywie Pan pokaże, kto. W takim kościele powinien pełnić rolę starszego biskupa, czasami pasterza, zwanego w Polsce szczególnie pastorem. Więcej o tym mówię w innym filmie, kiedy zestawiam kapłaństwo rzymskokatolickie z funkcjami w kościołach ewangelicznych, dlatego nie będę rozwijał tego tematu tutaj. Zainteresowanych odsyłam w notatce do tego odcinka. Umieszczę link do tego filmu. Ale wracając do tematu, widzimy, Paweł porównuje Kościół do ciała, gdzie głową ciała jest Chrystus. Paweł apostoł wyraźnie pisze, że jeden członek jest ręką, drugi jest nogą. Nie może być każdy okiem, nie może być każdy ręką, nie może być każdy nogą, wtedy nie tworzylibyśmy ciała. I niektórzy chrześcijanie mówią: To chodzi o ogólny Kościół, o globalny Kościół. Ja jakąś tam cząstką jestem tego globalnego Kościoła, ale kiedy przyjrzymy się dokładnie temu, co Paweł pisze, i przyjrzymy się życiu, jakich chrześcijanie wiodą, to nie da, się, nie da się, będąc w innym mieście mieć prawdziwej relacji braterskiej z bratem czy siostrą. To jest po prostu niemożliwe, nawet gdybyśmy rozmawiali ze sobą codziennie przez telefon czy przez skype'a. A więc wracamy do tego, w drugim odcinku rozbuduję to bardziej. Podam kilka fragmentów biblijnych, może kilkanaście, zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Gdzie pokaże biblijne podstawy tego, że widzimy w Nowym Testamencie bardzo, bardzo wyraźnie, że każdy chrześcijanin był członkiem lokalnej społeczności. W Nowym Testamencie nie widzimy nigdzie samodzielnych chrześcijan, samotnych chrześcijan. Widziałem takie pytanie, czy taki zarzut pod jednym z postów, że Paweł apostoł, był właśnie takim samotnym chrześcijaninem. Otóż, jeżeli byście przeglądnęli, przeczytali Nowy Testament, to zobaczycie, że nie, że Paweł został wysłany na swoją misję z konkretnego kościoła. Zachęcam, przeczytajcie może dokładniej dzieje apostolskie. Kościół w Antiochii wysyła Pawła i Barnabę po tym, jak Duch Święty Każe im to zrobić. A więc widzimy, że Paweł był członkiem Kościoła, nie był samodzielnym chrześcijaninem, nie był mężczyzną, który siedział w domu, bardzo mocno się skupiał i mówił: Panie Boże, chcę zrobić coś dla Ciebie, co mam robić? Nie przyszła mu do głowy myśl, że idź na misję. Paweł nie nazwał swojej myśli działaniem Ducha Świętego i nie zaczął działać. Widzimy, że Bóg ma inne drogi, inne plany, i Bóg działa przez Kościół. Będę o tym mówił więcej w kolejnych odcinkach. Zachęcam każdego z Was. Wiem, że wielu z Was nie ma kościołów, dostaję sporo takich informacji. Zachęcam każdego z Was, jeżeli nazywacie siebie chrześcijanami, jeżeli chcecie być posłuszni Jezusowi Chrystusowi, a wierzę, że tak jest, to zadbajcie o to. To połóżcie ogromny nacisk na to, aby dołączyć do jakiegoś kościoła. Oczywiście piszą do mnie ludzie często z różnych miejsc w Polsce i, kiedy patrzę na mapę i szukam jakichś chrześcijan, to czasami okazuje się, że w promieniu 100 kilometrów nie ma żadnych chrześcijan. Czasami jest też tak, że są różne zbory chrześcijańskie, ale ich reputacja jest słaba, albo ich poglądy, patrząc na przykład na stronę internetową, wydają się nieco dziwne. Wtedy nie polecam udziału w takich zborach, ale w kilku miastach polskich znamy braci i siostry w Chrystusie, których możemy polecić. Więc, jeżeli masz problem ze znalezieniem kościoła, to napisz do mnie. Chętnie podpowiem ci, gdzie jest najbliżej ciebie zdrowy Kościół chrześcijański. Jeżeli jednak w Twojej okolicy nie znajdzie się żaden Kościół chrześcijański, to naprawdę bardzo poważnie powinieneś albo powinnaś rozważyć przeprowadzenie się. Jakoś jest łatwo przeprowadzać nam się w podążaniu za pracą, podążaniu za lepszym życiem, ludzie zmieniają czasami państwa po to, aby na przykład lepiej zarobić. A jakoś bardzo ciężko chrześcijanom przeprowadzić się ze względu na Kościół, ze względu na to, że chcą być z innymi chrześcijanami, ze względu na to, że chcą być posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Dlatego zachęcam Ci dzisiaj, w pierwszym odcinku tej serii. Zastanów się po pierwsze nad tym, czy masz kościół lokalny. Myślę, że dużo nad tym nie trzeba myśleć. Kto jest w kościele, jest członkiem jakiegoś kościołu i go buduje, to wie o tym. Kto nie jest, to zastanów się, dlaczego tak jest. Możesz mieć różne powody ludzkie, naprawdę, ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli jesteś chrześcijanką, myślę, że słowa Jezusa Chrystusa są dla ciebie czymś, co czasem jest pociechą, ale czasem jest nakazem. Nie musimy zawsze wszystkiego rozumieć. Ale kiedy Bóg coś mówi, to znaczy, że to jest Jego wola. A my, jako chrześcijanie, chcemy spełniać wolę Boga, chcemy wypełniać Jego wolę, nie tylko w takich sferach, które są dla nas przyjemne, ale szczególnie w tych sferach, może, w których my żyjemy inaczej, a Bóg pokazuje nam: powinieneś, powinnaś żyć inaczej. Zachęcam Cię do tego, jeszcze raz nagrywam ten film i tą serię, ponieważ wielu, wielu chrześcijan. Bóg zdradza, Bóg wydobywa ze śmierci grzechu, są w różnych miejscach Polski, ale nie szukają kościoła lokalnego. Jest też wielu chrześcijan poranionych przez innych chrześcijan. Niestety jesteśmy grzesznikami. Ja wiem, to są bardzo, bardzo trudne sytuacje, ale każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby przebaczać innym. Czasem trzeba też prosić o przebaczenie. Jeżeli zawiniliśmy przeciwko komuś, ale my przede wszystkim mamy przebaczać, mamy kierować się miłością i nawet jeżeli przeżyłeś, przeżyłaś coś ciężkiego, przebacz, musisz przebaczyć. I tak mówił Pan Jezus, to podkreślali też apostołowie i widzimy to bardzo mocno w całym Słowie Bożym. No cóż, kończę, aby film nie był zbyt długi. Zachęcam w kolejny czwartek, druga część. Więcej fragmentów biblijnych, więcej omówienia o tym, co mówi pismo, a być może w trzeciej lub czwartej części zmierzymy się z pytaniami, zarzutami, odpowiedziami, i być może dojdziemy też do takiego momentu, gdzie postaram się pokazać, jak szukać kościoła, jaki kościół to jest dobry, biblijny kościół, do którego warto dołączyć. Zostańcie z Bogiem. Celem publikowanych materiałów nie jest zastąpienie lokalnego kościoła. Biblijne materiały w internecie mogą być pożyteczne, ale Bożym planem jest to, aby każdy chrześcijanin zaangażował się w swoim lokalnym kościele.